Magdalena, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, jesteśmy w terenie Arkadii i dobiegamy właśnie do miejsca spotkania z Meryni i Brasidasem. Też przy okazji dowiedzieliśmy się, że Lagos mieszka tutaj palce i nieco podkupił najemnika, który miał przekazać nam informacje. I tego najemnika musieliśmy tak nieco potraktować siłowo, żeby jednak uznał. Trzeba to nam to powiedzieć oraz przy okazji parę innych informacji zdradzić, także weźmy sobie tutaj i pogadajmy z naszą rodzicielką. Thank the gods you found us. I got your message. Your messenger is lucky to be alive. He betrayed you, Brasidas. These cultists Marini told me about. They knew you were coming and must have forced Lagos to place the bounty on your heads. Trusting anyone in Arcadia will be difficult now. Which is why I say we put that Archon's head on a pike. Our message to the Puppet King in Sparta will be clear. Let's find out more about what's going on in Arcadia. We should be able to solve this Lagos problem without too many beheadings. After what happened to the monger in Corinthia? That crowd wanted blood. Violence doesn't always solve problems. Whatever happens, we need Lagos alive. Arcadia is Sparta's breadbasket, and Lagos keeps it full. That man is working for the Cult of Cosmos, not Sparta. Then we need to free him from their grasp. What makes you think he wants to leave? Bounties and threats aren't Lagos' style. He's a farmer, not a killer. What do you have in mind, Brasidas? Unlike your mother, I think we can handle this quietly. I'm going to begin by investigating a safe house he keeps. There might be some evidence there. What do you think we should do? I still say we send the Archon to Hades. Upsetting Sparta's breadbasket will send the false king searching for crumbs. The Archon is no longer the man you knew. The cult has him now. Looks like I came just in time. You certainly did. But it's time to make a decision. My mother's plan is best. Ah, my lamb. United in blood and purpose. You're letting your impulses overcome your reason. Thousands of Spartans depend on Lagos for food and protection. His death would bring chaos. There's a farmhouse northeast of Degea where he has a safe house. Meet me there before you do anything you'll regret. And what if Brasidas' plan doesn't work? The Archon hides like a coward in Fort Samikon. You can't miss that monstrosity. You could go after him now, but be careful. He's well defended. Then we must weaken his defenses. He's got barracks full of guards and silos full of grain. It would be a shame if any came to harm. Tell me where to find the silos. The Archon stores his wheat in Pan's cradle. Set the silos alight, and his livelihood will go up in smoke. Where exactly are Lagos' guards stationed? Some rest their heads at the barracks in Tegea. There's also a camp and a fort in Smuggler's Forest. Destroy his guards there, and his defenses will be weakened. I'll go see what Lagos is up to. Good luck, my lamb. You don't understand. This isn't just about fire and weed. This is personal. No i zobaczcie, ma tutaj możliwe dwa sposoby poradzenia sobie z Lagosem i nawet jeżeli założymy, że teoretycznie nie musimy go zabijać, że być może będziemy w stanie przekonać go do opuszczenia kultu, to pytanie brzmi, czy mamy gwarancję, że go kult nie będzie chciał odbudować. Według takiej gwarancji nie ma, ale jeszcze zobaczymy, co tego da się zrobić. Oczywiście wykonamy sobie oba zadania poboczne. W sensie dla matki i dla Brasidiasa. I nie powiem, co zrobimy, to myślę, że nasz wybór będzie dobry, ale ten wybór chciałbym podjąć w odcinku kolejnym dopiero. A być może nawet na dwa odcinki, jak tutaj się wiecie, nam umorzy, nie mam pojęcia. Ponieważ doskonale wiecie, że to jest moje pierwsze podejście do Odysei. I owszem, kto grał, ten wie, ja nie grałem, ja nie wiem. Ale oczywiście mam nadzieję, że pozwolicie mi uczyć się na swoich błędach. Tak oczywiście w komentarzu dajcie mi znać, co wy zrobiliście z Lagosem.
odejmę komentarze, a ja też będę chciał w jakiś sposób to oczywiście rozwiązać. No na pewno tutaj część osób będzie niezadowolona z jednego rozwiązania, a część będzie z drugiego rozwiązania. Oczywiście jeszcze będzie dużo mieć do gadania to, jak został Lagos wykreowany. Jaka będzie kreacja jego postaci, bo nie wierzę, że w wątku głównym przy jednym ze złoczyńców w tym momencie twórcy nie lecą co najmniej cutscenki. Jeżeli twórcy, czyli Ubi, jest w stanie, no przykładowo Ghost Recon, Breakpoint, czy tam innego Wildlands, albo do Origin rzucać tony, może nie tony, ale wielokrotne zadania, to bardziej Origin, pod kątem tego, żeby pomówić z tą samą postacią kilka razy, no to coś musi być na rzeczy, tak? I tutaj też raczej powinniśmy się nastawić, że będzie jakaś scenkowane, tak? Ale też jeżeli mamy te tytuły bardziej militarne, no tam Ubi też nie powiem, stara się i robi tyle, ile zrobić może, tak? Także tutaj nie mam powodu, by nie wierzyć, że nie będzie jakaś scenki jakiejś. Dobra, póki co oczywiście tutaj pora ich wyeliminować. Ale też sam myślę, że gdybym... Ja trzeba... I takie będę tutaj na miejscu Alexiosa, tak? Więc... no ja pokieruję jego dęką, ale gdybym był takim właśnie mieszkańcem typowym zjadaczem chleba w Arkadii, czy zależny od Lagosa, czy bardziej bym wolał, aby przy życiu zachować Lagosa, czy wolałbym go tak wyeliminować i mieć nadzieję, że następca lub nowy zaopatrzyciel, nowa osoba od zaopatrzenia po prostu będzie dla nas korzystniejsza. To jest takie, wiecie, trochę sobie było gdyby, ale ja osobiście bardzo lubię sobie podywagować i jak tylko nadarza się okazja, takie dywagacje też lubię poprawiać. W okazji mamy już tutaj wyjść się nad wpływami przeciwników z Wrestaczniki. To jest bardzo częste w produkcjach, choćby Ubi, że w ten sposób klimatycznymi zacznikami oznaczają nasze cele do eliminacji. W związku z tym tutaj widzę, że jest schemat zachowany. Ale też umówmy się, w wielu innych tytułach tak jest, gdzie jakaś ważniejsza postać jest oznakowana. A tutaj nawet jakaś grupka, tak, że każdy potrafi mieć nad łebkiem, wiecie, znacznik. To w ogóle nie jestem zaskoczony, że właśnie tak zrobili. Panie, a jakieś tutaj, nie wiem, znaleźć skrzynki czy co? Jakie kliry? Dobra, tu jest pierwsza z kolei skrzynka. To mamy drugą. To się jeszcze udało teraz oficjalnie wyczyścić. Tego, tutaj coś w pobliżu jest jeszcze? Świątynia. Dobra, mamy to na kolizyjnym, mam nadzieję. Nawet na pewno, bo to będzie wyżej. My też musimy w górę, więc możemy o to zahaczyć. Także już jesteśmy niemalże na miejscu. Ale... no już. Świątynia Demeter i Kody. Z tego co kojarzę, to bodajże Demeter była boginią urodzaju. Kora chyba jej córką. Oczywiście bardziej, jeżeli się mylę, bo tutaj wiecie, no... nie zawsze wszystko się pamięta właściwie. Dobra, ci są pokonani. Doleciało? Na gdzie tam doleciało?
Teraz lepiej. Dobra, plecy. Pisa. Ładnie. Oho. Jakaś macie okazała skrzyneczka. A czuga Heraklesa. Tak trochę szkoda, że wy silniejsze bronki już. Ale być może wiecie, na potrzeby tutaj koniego cika tą rękę być może weźmiemy. W sumie to chciałbym trochę potestować te przedmioty legendarne, które są w miarę na moim poziomie. Zobaczyć, co da się ciekawego z nich wykombinować. A póki co ciekawi, gdzie jest tutejszy kapitan. A, tu jesteś. Dobra, słuchajcie, szybka robota w tym układzie. I czy to wystarczy, żeby go zabić? Jak najbardziej. I my szliśmy w tym kierunku. Jak mówili o tym nasi przemytniku, wiecie, ja myślałem, że chodziło o to, co nie wyczyściliśmy, ale okazuje się, że jednak niekoniecznie. Trochę szkoda, ale... Powiem, że to by było wtedy zbyt przypadkowe, że niszczymy od nasu ważną, fabularnie lokację. W sumie. Ale też powiedzmy sobie wprost, że jeżeli ktoś już Odyseję ograł, no to dobrze wie, gdzie najpierw trzeba pójść, żeby zająć się lokacją fabularną. I też raczej rozróżnia lokację fabularną od lokacji takiej, wiecie, pewnie opcjonalnej, tak? Ja akurat się cieszę, że tutaj twórcy dali nam możliwość odkrywania wielu miejsc, ponieważ jednak i pusty otwarty świat jest, no, raczej mało dobry, umówmy się. Gdybyśmy tutaj mieli świat jak w pierwszym Wiedźminie chociażby, gdzie mamy, no nie wiem, założymy podgrodzie, tak? I dosłownie być może 5 czy 6 lokacji na krzyż, no to można by było się poczuć nieco skonsternowanym. Ale też, no, umówmy się, gdzie Odyseja do pierwszego Wiedźmina, jak to są gry, które mają między sobą bodajże 12 lat, tak? This looks like the camp. Time to send some guards to Hades. A żebyś wiedział. Że oczywiście ograniczenie technologiczne i tak dalej, ale gdybyśmy tak mieli właśnie bardzo skromną mapkę w Odyssey, to myślę, że mało kto byłby zadowolony. O, Menelaosa mamy. Dobra, goście, już. Nie zachęcaj, bo nie masz do czego. Ale patrzcie, skubany przeżył. Gdzie wszyscy nadas na mnie, tak? Od kolei, proszę. Weź sobie z tego ścierwa. Karwasze, może być. Dobra, podetnij. Teraz... Zasypiemy go serią, to dwa. Zwróćcie uwagę, że w odcinku poprzednim pokazywałem wam na mapce Arkadię. Zwróćmy się za bardzo, gdzie co jest, ale to jest to miejsce, gdzie widzieliśmy gościa, który wyznaczył za nas nagrodę. Dobrze więc wiedzieć, że jednak nie będzie w stanie jej wypłacić. Z kilku powodów. That takes care of the camp and the barracks. My last target is the fort, which is also in Smuggler's Forest. To prawie jak ten nas lew wypadł, ta lwica, nie? Z chwilę myślę, że nas tak trochę dziabnie przez te zabezpieczone kraty. Dobra, pomożemy sobie. Tutaj, tutaj kolego. Jak to się uda go na strażaki wprowadzić? Dobra, on nie atakuje. Chyba się sprzymierzą. Ciekawe, z czego wyjdzie.
Nie no, też widzę, że Dysiek padł. Ale Lwica być może stawi większy opór. Że tu przeskoczmy. I podprowadźmy go tutaj Lwicy. A, kłamce mamy jeszcze. No dobra, skoro jest tutaj dwóch, to nie ma co się obijać. Oczywiście dwóch najemników na jedną Lwicę to choć na których szans nie ma. To jeszcze niedźwiedź pobiegł. No, słuchajcie, można prawie że cyk otworzyć. To jest tego niedźwiedź? Teoretycznie to by mógł być jego niedźwiedź. Praktycznie. Praktycznie zobaczymy, chyba tak też jest. No, zapraszam. Wszystko się podetniemy. I trochę obijemy. Dobra, unik. Świetnie, dostał do ognia. I skacz. Jest jeszcze trzeci najemnik, naprawdę? Okej, czyli misiek jest jednak jednego z nich. Chyba tego pamiętam, o to mniejsza naprawdę, którego. I tak musimy wszystkich rozwalić. Dobra, tu są zasoby. O nie, 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 nie. Dobra. Stojeczka. Kefeus ukończone, świetnie. I masz szybko na górę. Póki żyjesz. Dwójka. No i udało się te ataki ich przetrzymać. Co mnie cieszy. Dla kłamca będzie pierwszy. A też wędrowiec widzę, że jest już bardzo blisko tego, żeby się zapoznać z naszą siłą. I będzie pierwszym, który się zapozna. Panowie, dajcie spokój. A co ja wam zrobiłem? Dobra, tu sobie tą wieżę przebiegniemy tym razem. A co, zmusimy ich do biegania. Można się z niego celować? Cóż, niekoniecznie. A, już mnie nie widzą. Fajni są. Mam jednego mniej. Spadasz ma Alexiosa. Kto będzie pierwszy? No, chyba ten nowy będzie pierwszy jednak. Tak, już mnie masz. Mhm. Dobra, zaspamujemy, ile się uda. I wrócimy na tamtą wieżyczkę. Na w dół. Tego miśka atakuj. Także wiecie, tak być może to nie jest sposób walki godny Mistiosa. Ale jeżeli skuteczny, to czemu nie? W górę. Gdzie jest trup tego najemnika? Właśnie jakoś blisko musi być, nie? Musiała chleda uniknąć. Dobra, jedynka. To robisz Alexios. A teraz jedynka. Unik. Świetnie. O, podnawince, duchy. To może być już potem, nie ma problemu. Chyba, że ty nie zginąłeś.
naszego Yoshida. I atak. Erka. Aleksia, co do cholery robisz? Znaczy, nowy rok, nowy Aleksia, z tego wniosek. Nie może być inaczej. Patrzcie, jak mnie spamują. Nie mam szans, żeby cokolwiek zaatakować. To jest dobre 2-3 sekundy. A to jest dość sporo. Być może jeszcze uda się trochę ciał przeszukać. Albo i niezbyt. Wiadomo, chciałbym sobie tego najmniej ujawnić. Możliwie jak najszybciej. Ale też jeżeli tych zwłok nie znajdziemy, to mówi się trudno i jakoś sobie poradzimy, tak? A ta jedyneczka. To powinien już paść. Świetnie. Możesz go zrzucić. Chyba niespecjalnie. Dobra, dwójka. Zatrzymy go. To się Aleksiosa. I dwójka. No, dajesz go. Dwójka. Leczenie i spadamy stąd. Ała! No, musiał naprawdę. A cię dostaliśmy płonącą strzałą, pięte w locie. Nie wierzę. I patrzcie, ile walki poszło tak właściwie na marne. Ajajaj. Słuchajcie, a wszystko robiliśmy dobrze, tak? Chyba po pierwsze zaczęła walka, być może taka zbyt mało agresywnie z mojej strony. Ale jednak, tak jak odlaczymy w łeb, no to jest ten poezja śpiewana. Można się było zasmucić. Dobra, może ich wyjaśnimy tutaj zanim najemnicy przyjdą, może się uda. Przynajmniej byłoby dobrze, gdyby się udało. Świetnie, jedno. To już bez przeszukania zrobimy. I puścimy zwierzaki. Czekaj, podlecz się. Olwice uwolni, halo. No. Jak się bawią? Lokacja nie była ukończona. Lecz trzeba ich jednak jeszcze pokonać. Dobra, jest nie najemnik. Więc, a, no proszę. Nasz nadprzyjaźniony sługa. Czyli jednak nie będzie z niczego mądrego. Nie będzie jego udziału w wątku fabularnym i nie będzie się można go zwerbować. To jest już dużo informacji. Dowiedzieliśmy. Dobra, gdzie jesteś ten stopień do atakowania? Tu są wszyscy. O nie, 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 jedyneczka. Mamy iframe'y. Wybornie. Teraz szybki unik, dwójka. I R-ka. Kolejny unik. No, podpalił go. Świetnie. No nie, proszę, są jeszcze najemnicy pozostali. Może pozostali pierwszy z tych trzech, nie? A, czyli kłamca ma miśka za sobą. Dobrze wiedzieć. Jak po co sobie robić, żeby to było sprawnie porobione? Na pewno nie tędy.
Podoba, tego się spodziewam, szczerze mówiąc. Ała. Znaczy no, póki co nie mamy życia za bardzo. To jest prawda. Ma to spierdzielaj. Dobra, dobra. Znaczy, damy sobie z nimi radę. Bo to jest już co? Trzech najemników, że się pojawi ten jeszcze jeden, nie? No to jest dość sporo. Kuźwa. Ja okazałem, że tutaj jest wyjście. Że to można zobaczyć. Kto to wyskoczył? Jak to nie ma tego przejścia? O to w ogóle tylko ognia, to się nie dało mieć jeszcze więcej, panowie? A, tędy wyskoczył, to ma to ten. Dobra, to kto tutaj został? A, i to wszyscy idą po kolei z tego co widzę. Dobra, to góra. Strzały zebrane. No i chodźcie. Może się to jest zabójstwo. Dobra, udało się. Chyba ich ucieszę. Jedynka. I patrz, już chodzą po kolei, już chodzą. Tobelo. Unik. No i trochę mnie to dziwi, że na unikach Alexa się wpiedzie na innych najemników. No ale... okej, okay, co kto lubi. Kim się jestem, żeby mówić co ma robić, tak? Dobra, tu się do tego obozu wróćmy. Mimo wszystko przejdźmy na kolejne wieże. Ponieważ jednak... myślę, że mam większą przewagę nad nimi niż gdyby się czyli poza obozem. A to płoń, panie, płoń. Całą pewność się nie pogniewam. Dobra, nie będzie epki jednak. Ale będzie jedynka. Dobra. Ała, no. Od razu z ognia musiałem dostać, naprawdę. Bo tu nie ma czasu na odpoczynek, zwróćcie uwagę. Bo wiecznie ogniem dostajemy. Słuchajcie, no z prawa, lewa i jeszcze z innych są świata, nie? A tutaj, no... to też, wiecie, trochę mi wydłuża walkę, bo... nie mogę komfortowo ich eliminować przez ten ogień mimo wszystko. Powinieneś odpuścić, uwierz mi, powinieneś odpuścić. Dobra. A takiego ile dasz radę? Uśba. Dobra, kolejne uniki. A, koło mnie spadliśmy, fajnie. W sumie to jedyka się przyda. Mhm. I można wejść na górę znowu. Aby nie dostać ogniem. Już będzie sukces. I teraz kolik idzie pierwszy kłamca. No dobra, niech będzie. Ja też się widzę. Ale się nie chwalę. Zaspamuję go. I na dół. Wtedy może. My teraz im oczywiście mało bijemy, bo jednak na trzech typa naraz mamy do pokonania. Plus niedźwiedzia, nie? Więc siłą rzeczy, no, nasze możliwości, bo jest tak nieco ograniczone. Tak ciutkę, tyci. A też, no, nie możemy wygodnie z łuku strzelać, jakby nie było. A szkoda, bo to by nam też mocno ułatwiło, tak? W sumie... tak to załatwimy.
Dobra, pierwszy padł. Jeszcze dwóch. I misiek. A czy mogę na niego zeskoczyć? To zabójstwo jakieś wesołe? No cóż, chyba nie. Dobra, to zjedź. Albo zeskocz, jak ci w sumie wygodnie. Ach, cholera, Alexios. To ty chłopie odwalasz dzisiaj. Dobra, na górę z nimi. I oni są, nie masz do połowy obici. W związku z tym mamy bardzo fajne szanse z nimi, żeby wygrać. I tego miśka tak przy okazji. Dobra, jeden dla ciebie może. I w tym razie będę bezlitosny. A co? Mógł mnie nie atakować. Zostanie jeden tylko. Tak jeszcze wziął, poleciał. Jak szmata. Ale udało się go ten list przechwycić. O, i padł misiek, a nie. Tak misiek jeszcze żyje. Znaczy jak nastawia wrażenie od głodek, to jeszcze się zastanawiał, czy żyje, czy nie żyje. Ale raczej żyje. No chodź tu, dziadu. Pięknie. Da, zaraz go podobimy. Ale pierdolę, nie może. Dobra, zeskaczmy. Tutaj nie chciałbym, żeby coś się niekorzystnego wydarzyło, tak? Ten misiek to chyba się zbugował. Chociaż nie tam czeka na łamce, czy co? Na łamce czeka. Chyba. Tak to wyglądało przynajmniej. No chodź tu, cholero. Dobra, jeden kongo. No spokojnie, czwórka pójdzie na pewno. Jakieś leczenie jeszcze. Chociaż w sumie to się obyło. Baskam się w tym układzie. To sobie wyjdziemy. I więc tak. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Aha, tu jest lokacja jeszcze, dobra. W tym układzie, moi drodzy, udało nam się spotkać z naszą rodziną. I zawalczyć tutaj oczywiście z przeciwnikami. Pokonaliśmy już przeciwników właściwie w dwóch z trzech lokacjach. Proszę bardzo. I oczywiście będziemy kontynuować walkę z nimi w odcinku kolejnym. W tym to było tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Prawda was chce i zachęcam was do postawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania w opisie odcinka, gdzie macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!